Państwo sołtysą pokazuje zdjęcia, gdzie byliśmy w ubiegłą środę na tych boiskach. Ocenijcie Państwo sobie to sami. W wiadomościach brzozowskich, w których wypowiada się burmistrz Brzozowa, mówi w ten sposób. Za koszt jednego takiego orlika są w stanie wybudować 5 boisk wielofunkcyjnych przy wszystkich szkołach, jakie mają w Brzozowie. I dlaczego by tą drogą nie iść u nas? Są to boiska tańsze w eksploatacji i możemy tych boisk zrobić więcej. Jedna suma była podana, 229 tysięcy tam coś z groszami, to było boisko przy liceum. Koło gimnazjum jest wybudowane drugie boisko, które kosztowało 300 tysięcy, z tym, że tam był frezowany asfalt, do 40 cm była zbierana, był zbierany grunt pod, i robione od nowa podsypka, podbudowa pod to boisko. I fakt, że Brzozów pisał wniosek i z tych 229, wtedy zapłacili 229 tylko połowę z tego i z tych 300 też nie zapłacili 300, tylko zapłacili połowę z 300, to zostali finansowanie z Ministerstwa Sportu. Mam informację właśnie o kosztach w Żebecie, gdzie wykonywał to wykonawca, który splajtował, poza tym nie ułożył takiej nawierzchni jak powinna. Zapraszam, żebyście tam Państwo pojechali, zobaczyli, jak to wszystko spuchło po zimie. I nie problem jest w tym, żeby zrobić byle co, tylko problem jest w tym, żeby to zrobić i było na długie lata. Bo jeśli faktycznie zrobimy jakiś chiński poliuretan, czy zrobimy byle co, to faktycznie z tego boiska nie będziemy nic mieli. I cały problem zasadza się w tym, że ta trawa sztuczna ma być właściwa. I nie wierzę w te 212 tysięcy, bo w Żepedzi wykonano boisko za 650 tysięcy. Faktem jest, że są tam jeszcze trybuny. Jest to boisko tak samo wielofunkcyjne, że są tam jeszcze trybuny, kawałek ogrodzenia, czegoś, ale nie jest to tak, jak panowie mówicie, bo 212 tysięcy to podejrzewam, że faktycznie za 3-4 lata z tego boiska nic nie będzie. Ja uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców Maleskiej Góry. Uczestniczył również pan burmistrz. I pan burmistrz jest świadkiem tego, że mieszkańcy, w większości, zdecydowanej większości, nie chcą rozmawiać o rolniku. Oni potrzebują podstawowych rzeczy, takich jak woda, jak kanalizacja. Proszę Państwa, ja zbierałem podpisy na swoją osiedlę. I powiem Państwu, że bardzo łatwo mi się zbierały te podpisy. Mieszkańcy mówią tak, proszę Państwa, przede wszystkim dokończyć salę. Jeżeli jest jakiś pomysł na boisko, to przede wszystkim trzeba wysądować potrzeby. I ja byłam na innym forum internetowym, gdzie jak czytam na tym innym forum internetowym, to wprost przeciwnie. Odnoszę wrażenie, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na orlika. Nie wiem, na jakim był pan, ale ja byłam na tym ESANO i tam polecam. Tam jest 99% za tym, żeby jednak to boisko powstało, że młodzież faktycznie. Także pana sonda jest dla mnie nieadekwatna, natomiast tam jest wiele ludzi, którzy się wypowiadają za. Panie burmistrzu, po prostu powiedzmy sobie prawdę. No, przestańmy grać dziećmi, przestańmy mówić pani radna świetna na ESANO, bo ja znam ESANO, kto pisze posty, ile postów pisze, ile wychodzi w jednym dniu. Ja już nie powinien żyć, bo powinien, żeby był na mości był powieszony i tak dalej. Proszę Państwa, byłem złodziejem, ukradłem błana, a Państwo wiecie. I proszę Państwa, całe nieszczęście, Panie Burmistrzu, polega na tym, że ta skuteczność pozyskiwania środków i skuteczność Państwa jest tak słaba, tak kiepska, że szukacie tematów zastępczych. Tam jest boisko drabiaste, w tym miejscu, gdzie jest propozycja powstania ulika, jest boisko drabiaste i z pierwszą oporą 200 metrów. Przepraszam, nie rozumiem. W tym miejscu, gdzie jest propozycja powstania właśnie tego ulika. Rozumiem, jest boisko wielofunkcyjne. Tak, boisko drabiaste, boisko drabiaste i pierwsza oporą 200 metrów. Aha, teraz na miejscu. Proszę, chodź, to tak, stary, istnieje. Proszę bardzo, Sołtys. Chciałem się też wypowiedzieć w sprawie ulika tego słowa wybudowania w Tarnawie Dolnej. Przede wszystkim jest to centralne dzielnice, tak jak pan burmistrz powiedział. Druga sprawa. Podobno największe gimnazjum w gminie. Dużo sportowców z dobrymi wynikami. I tak prosiłbym radnych, żeby zagłosowali za tak samo pana Przewodnika, pana Kacpra Kuzio, bo ich dzieci czy wnuki albo chodziły, albo będą chodzić tam do szkoły. Tak samo pana Marcinika,
który powinien podnieść nie jedną rękę, tylko dwie ręki, nie trzymać się głosu jak przedtem, bo nie z radem Wrocławej i Górnej Tatrami. Dziękuję. Biorąc pod uwagę wszechstronny rozwój psychiczny oraz fizyczny dzieci i młodzieży, a także przynależność gminy, prosimy o przyjęcie ustosunkowanie się do naszej prośby i kontynuację podjętych działań w zakresie projektu Rulika. Z poważami podpisani są wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. Uważamy, że dla przyszłości piłki nożnej naszej gminy Rulik to nasz postęp. Dlatego też jeszcze raz prosimy o pozytywną decyzję w sprawie budowy kompleksu boiska Orlik w Tarnowie Dolnej. Podpisani prezesi klubu LKS Tarnawa, LKS Czaszyn, Młodzieżowy Klub Sportowy Osława, Uczniowski Klub Sportowy Gimbal, Ludowy Klub Sportowy Gabry Łukowe, Ludowy Klub Sportowy Juventus Pomerania. Jeżeli taka jest już, przepozujecie to, bo wiadomo, że przepozujecie, bo to już jest złożony spektakl, także tu możemy o tym już nie rozmawiać, ale... Natomiast jeżeli już taką kwotę przegłosowujecie, ja proponuję zwiększyć tą kwotę do 700 tysięcy, bo mniej więcej tyle to będzie kosztować, tak żeby wystarczyło na projektowanie i na budowanie faktycznie dwóch boisk wielofunkcyjnych o dwóch miejscowościach. Jeżeli już idziemy tą drogą, a wiadomo, że nie pozyskamy żadnych środków, tak jak powiedziałem tutaj, bo pan przewodniczący przed chwilą mówi, że gmina nie pozyskuje środków. Ja powiedziałem, że nie mamy już naboru, a w przyszłym roku nie mamy szans na to, żeby to dostać. Chyba, że tak jak mówię, możemy... Jeszcze może być, panie burmistrzu. Może być, na pewno nie będzie. Panie burmistrzu, my mamy tą wiedzę, że już jest po terminie, bo termin minął 16 marca. Wniosek nie został tutaj złożony. Mamy też taką wiedzę o tych kryteriach, o których pan mówi, że podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie, założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne. To są te fakty, wie pan. I w 2009 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczono 20 milionów złotych na dofinansowanie około 100 boisk. To jest też fakt. Nasza gmina po raz kolejny nie złożyła i na tym ubolewamy. Ale jedno z drugim koliduje i nie wiadomo, co jest tańsze. Tutaj pan Różycki mówi, że to 200 tysięcy, projektant mówi, że 400, pani Ania mówi, że w turze pędzi 650. To już ja nie wiem, jakie to są koszty. Zostałem zbity z trochu wręcz. Ja mam pomysł, żeby zrobić tego Orlika na tej sportowej na Dolnym Zagórzu. No to zróbmy boisko, u góry kort do tenisa i załatwimy dwa w jednym. Będzie fair shoutest. No ludzie, to już jest parodia. Pan burmistrz, jak nie chce uczestniczyć, no trudno. Pan sekretarz naprawdę mógł zostać. Przecież no po co nas tam? Minuta czasu. Na początku znowu byłem też... Ale pan Czapor będzie, panie burmistrzu, to państwo możecie tutaj z nami spędzić czas. Państwa, pytania będą zapisane, odpowiedzmy na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Trójkę. Proszę.